Był Waszyngton, był Kijów, teraz Paryż i redaktor Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie prezesie. No dzisiaj we Francji święto muzyki, a w ubiegłym tygodniu no właśnie muzyka pozwoliła nam odpocząć od polityki. Wydarzeniem kulturalnym były recitale Rafała Blechacza. W ubiegły piątek fenomenalny pianista grał na otwarcie słynnego festiwalu w Tour. Od 1963 roku koncerty odbywają się tam w Stodole. Chodzi o najsłynniejszą stodołę Francji. Czteronawowa La Grange de Melée wielkości sporego kościoła mieści we wnętrzu ponad 1500 osób. Zbudowana w XIII wieku na terenie fermy obronnej służyła do składowania zboża z pól opactwa Marmutier oraz dziesięciny tej części zbiorów oddawanych kościołowi na utrzymanie księży, przybytków kultu, dzieł miłosierdzia, szpitali, szkół, przytułków. Jej dach podtrzymują filary, wielkie pnie dębowe, rówieśniki spalonych niedawno Notre Dame. Zapewne stare drewno, które zapewnia stodole niepowtarzalna akustyka, oczarowało Światosława Richtera i skłoniło do umieszczenia tutaj przed laty festiwalu pianistycznego. Finansowany przez miejscowych mecenasów prywatnych i władze regionu, festiwal może sobie pozwolić na sprowadzanie najwybitniejszych muzyków. Blechacz otworzył ciąg koncertów, który ma zakończyć Renaud Capucin, uważany za najwybitniejszego skrzypka Francji. Polski pianista grał obydwa koncerty Chopina z towarzyszeniem świetnego kwartetu smyczkowego Mecore z Warszawy. I ponieważ Francuzi ani w programach, ani w zapowiedziach nie podają składu tego świetnego kwartetu smyczkowego, ja go teraz podam. Więc to jest Wojciech Koprowski, skrzypce, Tadeusz Duroch, wiolonczela i Aleksandra Bryła i Michał Bryła, drugie skrzypce i altówka. Mimo najwyższych światowych wyróżnień Blechacz nie ma życia ułatwionego. Konkurencja depcze mu po lakierkach, jeśli tak wolno się wyrazić. W czasie, gdy polski pianista grał w stodole w Turenii, Alain Roche czarował publiczność eleganckiego przedmieścia Genewy koncertem na najwyższym poziomie. Pianista szwajcarski był zawieszony razem z fortepianem na linach dźwigu budowlanego w pozycji wertykalnej, wysoko nad placem budowy przyszłego Teatru Miejskiego. Komunikaty nie podają, co pianista grał w tej pozycji, ale przecież repertuar nie był najważniejszy. Pamiętam, w dzieciństwie byłem zabrany do hotelu europejskiego, gdzie przygrywał do kolacji zespół pana Zygmunta Kwiecińskiego. W pewnej chwili światło gasło, w ciemności unosiły się tylko coraz wyżej fosforyzujące skrzypce mistrza i jego fosforyzujący smyczek. Muzyka nie ustawała. Niektórzy twierdzili, że w ciemnościach pan Kwieciński zdejmuje lakierki, staje na rękach i gra nogami, ale może to były plotki. Podobnym numerem z użyciem fortepianu zachwycał publiczność amerykańską Vlado Liberace, polskiego pochodzenia, skądinąd dobry pianista. Blechacz i jego kwartet smyczkowy nie mieli fosforyzujących instrumentów, ani nie wisieli pod sufitem, a mimo to zachwycili. Wiekowa stodoła huczała od oklasków, które zmusiły wirtuoza do odegrania na bis mazurka z opusu 24. Dwa dni później w Paryżu to był triumf. Filharmonii paryskiej przy widowni wypełnionej mimo poniedziałku mistrz powtórzył wzbogacony repertuar z Tour. Artysta o usposobieniu tak równym jak Blechacz miewa mimo wszystko jak każdy swoje dni dobre i lepsze. Poniedziałek należał do najlepszych. Kwartet Mecora umiał wydobyć z drugiego koncertu całą słodycz tego utworu. Kiedy na koniec mistrz odegrał brawurowego poloneza Azdur, salę ogarnęło szaleństwo. Brawa, wrzaski, wycie, krzyki, wszelkie hałaśliwe oznaki powszechnego entuzjazmu. Blechacz, jak słusznie zauważył krytyk francuski, prezentuje wirtuozerię zdumiewająco, ale bez żadnej ostentacji. W najtrudniejszych fragmentach wydaje się fruwać palcami po klawiaturze i jeszcze znajduje czas, żeby przyglądać się grze swojego kwartetu. Po innych wykonawcach znać wielki i poważny trud, który budzi szacunek dla ogromu pracy. Niektórzy stękają z wysiłku i sinieją, zanim dobrną do końca utworu. Nonszalancja Blechacza wydaje się, że tak powiem,
dekoncentrująca, dekoncertująca. Odegranie dwóch koncertów w ciągu jednego recitalu jest samo rodzajem wyzwania fizycznego, ale odegranie potem jeszcze poloneza, który wymaga silnego uderzenia i szybkości, wprawia w najwyższy podziw. Z pewnością, niezależnie od głębokich studiów muzycznych, mistrz posiada jeszcze dar od Boga, wyjątkowe predyspozycje fizyczne. Bądź kimkolwiek chcesz, głosiły polskie lesbijki w niedawnym Marszu Równości. Miało to oznaczać, że każda może kiedy zechce zostać mężczyzną. Austriackie gadanie, mówiono dawniej, nawet do mniejszych performacji fizycznych pewne dane fizjologiczne są niezbędne. Jak wiadomo, osoby o krótkich nogach nie biją rekordów skoków z wyż, podobnie jak długonodzy wypadają gorzej w podnoszeniu ciężarów. Za to długodystansowcy pozornie wątli odznaczają się najwyższą wytrzymałością. Blechacz budzi zachwyt na całym świecie. Wśród publiczności spotkaliśmy nie tylko panią, która na jego koncert przyjechała umyślnie z Lyonu, ale także Japończyków przybyłych w tym celu z Tokio. Na tym tle względna obojętność okazywana pianiście przez polskie ambasady i instytuty kulturalne skłania do refleksji. Jak wiadomo, w odróżnieniu od wyścigów konnych, konkurencja wśród pianistów jest rodzajem wyścigów starozakonnych. W tym towarzystwie Polak, podkreślający w wywiadach dla prasy swój katolicyzm, który nawet po przybyciu do Tokio rozpytuje o najbliższą mszę, może budzić zastrzeżenia. Ale dlaczego w polskich przedstawicielstwach? Obszar swobodnej wypowiedzi, panie prezesie, się kurczy. Wczorajszy Canard Enchaîné zamiast zwykłego dowcipu rysunkowego zamieścił pusty prostokąt. Nie chodzi o pomyłkę drukarza. Tak mają wyglądać w przyszłości rysunki satyryczne, jeżeli się komuś nie spodobają. Francuski tygodnik obawia się losu dziennika New York Times, który nie przestaje się tłumaczyć i usprawiedliwiać. Jego zbrodnią było zamieszczenie rysunku autorstwa Portugalczyka Antonio. Przedstawia ten rysunek niewidomego, którego prowadzi pies przewodnik. Tyle, że ślepcem jest Trump w mytce na głowie, czyli kipie dla jasności. Pies prezydenta ze swej strony ma głowę izraelskiego premiera Netanyahu z gwiazdą Dawida zawieszoną u szyi. W skrótowej formie jest to krytyka ślepego ulegania przez Trumpa polityce rządu izraelskiego. Oskarżony o antysemityzm słynny dziennik amerykański zobowiązał się nie publikować w przyszłości żadnych dowcipów politycznych i z dniem 1 lipca rozwiązał umowy z rysownikami. Jeden z nich, Patrick Chapat, który daje także rysunki do Canard Enchaîné, napisał na Twitterze: rysunki w prasie narodziły się razem z demokracją i są atakowane w tym samym czasie co ona. No comment. To jeszcze jedno pytanie na temat wirtuoza polityki francuskiej, pana Sarkoziego, który ma coraz więcej kłopotów prawnych. No tak, tak. Sarkozy jest szarpany o wiele spraw, ale teraz jest głównie oskarżony i to jest powód do jego postawienia przed sądem. Jest oskarżony o nadużycie władzy i czerpanie wiadomości, niedozwolone czerpanie wiadomości w sprawie Betancourt. Otóż on był w swoim czasie oskarżony o to, że od pani Betancourt, właścicielki firmy Oreal, jednej z najbogatszych kobiet Europy, otrzymał pieniądze na swoją kampanię prezydencką. Starał się dowiedzieć poprzez swojego adwokata, jak wyglądają jej przesłuchania, jak wygląda cała ta sprawa. No i to jest powodem do jego obecnego oskarżenia. Poza tym, zanim ciągnie się jeszcze, jak mówią Francuzi, casserole, czyli garnki, które przyczepiają Francuzi do samochodów młodej pary po ślubie. Więc te garki, zanim ciągną się i dzwonią, i te garki to są rozmaite historie związane z otrzymywaniem, o co jest podejrzewany, pieniędzy od Kaddafiego z Libii, no i jeszcze parę innych spraw. Niemniej Sarkozy uczestniczy obecnie obok prezydenta Macrona w rozmaitych oficjalnych
spotkaniach i jak gdyby sprawy idą dwutorowo. Z jednej strony nawet jedno z pism podało jego kalendarz zajęć. Poniedziałek wizyta u sędziego, wtorek wizyta u sędziego, środa wizyta u sędziego i tak dalej, i tak dalej. Więc mimo, no idzie dwutorowo, z jednej strony przesłuchania przed sądem i oskarżenia o przestępstwa, no a z drugiej strony życie oficjalne byłego prezydenta państwa. A jaka pogoda w Paryżu? W Paryżu jest słonecznie i chłodno, a od poniedziałku zapowiedziana jest kanikuła. Na południu Francji już temperatura osiągała 39 stopni nawet na Korsyce i na południu, a w Paryżu, jak mówię, temperatura bardzo znośna, no i zapowiadana kanikuła. A w Warszawie dzisiaj dzień chłodniejszy, chociaż te upały nam towarzyszą już od wielu, wielu dni. Są takie dni, kiedy nie sposób wytrzymać, chociaż na upał postanowiliśmy nie narzekać. Narzekamy na ciemności i narzekamy na deszcz i na śnieg z deszczem. Pamiętamy, że taka pogoda jest w Warszawie również. Bardzo serdecznie dziękuję za kronikę paryską. Dziękuję. I miłego dnia panu redaktorowi życzę. Piotr Wit z Paryża, na zegarze godzina 8:01.